Brakuje najważniejszego 50. cesarza, Karola VII. Karol VII, 50. cesarz, pierwszy cesarz to był Karol Wielki, który założył pierwszy kościół w Hamburgu. Potem w tym miejscu święty Angskor postawił klasztor. W tym klasztorze umarł na wygnaniu święty papież Benedykt V. 4 lipca 1935 roku. Od 1245 roku zaczęto budować wielką katedrę, zburzoną w 1806 roku, kiedy zniszczono Cesarstwo Rzymskie, Królestwo Niemieckie. 6 sierpnia, przemienienia pańskiego, w rocznicę urodzin 50. cesarza, wnuka Sobieskiego, Karola VII. Tutaj mamy cesarza Barbarossę. Karol Wielki, cesarz Barbarossa należeli do przodków polskiej królowej, polskich królowych. Jej przodkowie Adolf IV, święty franciszkanin, budujący tutaj klasztory, był pradziadkiem polskiej królowej Małgorzaty Brandenburskiej, która przez jej koronację 26 czerwca w 1295 roku odrodzono Królestwo Polskie po 216 latach. Po wygnaniu wnuka Włodzimierza Wielkiego z Polski, polskiego króla, Śmiałego, Władysława Śmiałego. Wygnano go razem z jego żoną i z synem. Wtedy ukazała się Matka Boska w górce klasztornej, 1079 rok. No i w Płocku powstała stolica Polski, gdzie ukazał się Jezus Miłosierny 22 lutego w 1931 roku, świętej Faustynie, która przyprowadziła mnie do Hamburga. Dzisiaj niezwykły dzień Matki Bożej Miłosierdzia. 99. rocznica powstania kościoła Matki Bożej Królowej Polski na Marymoncie, do którego przyczynił się nasz błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko. I dzisiaj mamy 34. rocznicę śmierci mojej mamy, Felicji Tomaszewskiej-Tuszyńskiej, apostołki Bożego Miłosierdzia. Matko Boża, miłosierdzia, dziękuję Ci za wszystkie łaski. Święty papieżu Benedykcie V, wszyscy święci, co byli w tym mieście, Matko Boża, Królowo Wszechświata, wstawiajcie się za nami.